sytuacja jest coraz bardziej poważna. Kolejne rekordy zakażeń koronawirusem odbijają się na pracy szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. W lecznicy obecnie dostępnych jest 365 łóżek. Maksymalnie szpital może przyjąć 406 pacjentów, a hospitalizowanych jest już 335 osób. To oznacza, że zajętych jest już ponad 80% łóżek. Diametralnie zmienił się profil wiekowy. To są ludzie młodzi, między 4. a 5. dekadą życia, a często dużo młodsi. W szpitalu imienia Strusia zajętych jest obecnie 29 z 64 respiratorów. Jako że rezerwy sprzętowe w placówce szybko się kurczą, władze miasta będą apelować do wojewody o zwiększenie liczby łóżek covidowych w Wielkopolsce. Nie możemy mieć tak niewielkiej rezerwy, jaką dzisiaj mamy w szpitalu, jeśli chodzi o łóżka. Nie możemy mieć tak niewielkiej rezerwy, jeśli chodzi o respiratory. Problemy dotyczą też wyposażenia szpitala. Zaczyna brakować remdesiviru, leku przeciwwirusowego stosowanego w terapii COVID-19. Dystrybucja tego preparatu się już skończyła. Od tygodnia aplikujemy do Ministerstwa Zdrowia, ale otrzymujemy informację zwrotną, że preparatu nie ma. Władze miasta podkreślają, że liczby łóżek dla pacjentów z koronawirusem nie będzie można łatwo zwiększyć powyżej 406. Chociażby ze względu na fakt, że specjalistów chorób zakaźnych pracuje przy Szwajcarskiej zaledwie 5, a z pracy w szpitalu w ostatnich miesiącach zrezygnowało 10 lekarzy innych specjalności. Potem to już tylko i wyłącznie po korytarzach, naprawdę w ekstremalnej sytuacji. I to, co mówiła pani profesor, pod warunkiem, że znajdą się osoby, które będą te łóżka, czyli lekarze te łóżka obsługiwać, bo to jest największy problem. Władze miasta przekonują, że w obliczu przeciążenia szpitala przy ulicy Szwajcarskiej jedynym sposobem na minimalizowanie problemu jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, czyli m.in. noszenie maseczek i zachowywanie dystansu społecznego. Będę wnosił do komendanta wojewódzkiego policji o to, by osoby, które nie przestrzegają zaleceń w sklepach, w komunikacji publicznej, żeby te osoby były karane mandatami. Miasto podsumowało dzisiaj także sytuację w poznańskiej oświacie. Koronawirus utrudnia pracę 7 miejskich placówek oświatowych. Jedna szkoła pozostaje zamknięta, w 6 kolejnych wprowadzono nauczanie hybrydowe. Apel do rodziców, żeby zwracali dzieciom uwagę, żeby absolutnie to, co powiedział pan przed chwilą pan prezydent Jaśkowiak, trzymać ten dystans społeczny tam, gdzie należy nosić maski, to nosić. Urzędnicy uspokajają jednak, że sytuacja epidemiczna w samej stolicy Wielkopolski pozostaje pod kontrolą. W Poznaniu i powiecie poznańskim zakażonych jest obecnie 325 osób, z czego 25 jest hospitalizowanych. Od początku epidemii z powodu COVID-19 zmarło 18 poznaniaków. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.